W dzisiejszym materiale zostaną zaprezentowane dwa takie podstawowe przykłady zadań dotyczących obliczania pól figur, a dokładnie kwadratów i prostokątów. Jeśli chodzi o te zadania, to na sam początek przypomnijmy sobie, jak to pole było obliczane, kiedy była taka wydziwiana figura. Przyjmujemy, że jednostką jest jeden kwadrat i próbujemy zastanowić się, jakie pole ma zielona narysowana figura. Jak widzimy, dwa pełne kwadraty od razu nam się tutaj pokazały w środku. Później kilka trójkątów, cztery podobne do siebie, jeden taki mały. I tak jak widzimy tutaj w prezentacji, taki każdy jeden większy trójkąt to połowa kwadratu. Jeśli jest to połowa kwadratu, to po złączeniu jednej połowy i drugiej połowy dostajemy jeden dodatkowy kwadrat, drugi dodatkowy kwadrat i zostaje nam na dole taki kawałeczek, który po podzieleniu tymi dodatkowymi liniami pokazuje nam, że kwadrat został podzielony na cztery części. Cztery części zapisane w ułamku zwykłym to jedna czwarta, a kiedy mamy ułamek dziesiętny, zapisujemy 0,25 setnych. I po zliczeniu tych wszystkich ułamków otrzymamy wynik 4 pełnych kwadratów i 25 setnych jednostek kwadratowych. Tego typu zadania pojawiły się w poprzednich moich materiałach, do których serdecznie zapraszam. A teraz przejdźmy do obliczania, kiedy takiego rysunku po prostu nie możemy sobie wykonać. Przed nami obliczenie pola prostokąta ze wzoru bok razy bok lub profesjonalnie A razy B. Mamy tutaj prostokąt, który jest, jak widzimy, kwadratem i ma wymiary 40 metrów na 40 metrów. Nie jesteśmy w stanie go narysować w naszym zeszycie na kartce, czy nawet byłoby ciężko zrobić to na podłodze. Dlatego trzeba użyć większej wyobraźni matematycznej i użyć wzoru. Bok razy bok. Jeden bok ma 40 metrów, drugi również ma 40. Kiedy pomnożymy 40 razy 40, wychodzi nam 1600 i dodatkowo na końcu bardzo ważne, aby napisać, że cały wynik wyszedł nam w jakichś konkretnych jednostkach kwadratowych, w tym przypadku w metrach kwadratowych. Przejdźmy dalej i tym razem taki prawdziwy prostokąt o dwóch różnych bokach, 6 metrów i 3 decymetry. I pierwsza ważna sprawa, mamy dwie różne jednostki i w dowolny sposób albo zamieniamy metry na decymetry i to polecam, bo jest łatwiejsze, lub decymetry zamieniamy na metry, ale wtedy będziemy pracować i liczyć zadanie z ułamkami, dlatego akurat osobiście nie polecam. 6 metrów zamieniamy na 60 decymetrów i wracamy do naszego wzoru na obliczenie pola, czyli bok razy bok, A razy B i mamy 60 decymetrów razy 3 decymetry. 60 razy 3 daje nam 180, a decymetr razy decymetr daje nam decymetr kwadratowy. Pamiętajcie, aby na końcu pisać jednostki kwadratowe, ponieważ jest to istotne przy obliczeniu pola, a w przyszłości przy obliczaniu objętości, kiedy będą pojawiały się jednostki sześcienne. Bardzo dziękuję za to, że dotrwaliście do samego końca i zapraszam już na kolejną lekcję, gdzie pojawi się jeszcze więcej zadań, ale już będą one o trudniejszym stopniu i będą wymagały trochę więcej sprytu.